Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na przecudowny przegląd kwiatów cebulowych w naszych ogrodach, w naszych donicach. Wszyscy czekamy już na wiosnę. U mnie dzisiaj pada deszcz, ale jest dosyć ciepło, ptaszki śpiewają, więc tym bardziej sama mam ochotę poprzeglądać przepiękne ogrody i przecudowne kwiaty. W dzisiejszym filmie bardzo dużo tulipanów i powiem Wam, że gdy byłam mała, moja babcia miała cały ogród w tulipanach i ja jako mała dziewczynka, jak biegałam między tymi tulipanami, one naprawdę sięgały mi po pachy, więc były wysokie, sprężyste, naprawdę cudowne. Tak samo uwielbiam całe trawniki usłane krokusami. Przepięknie to wygląda. Naprawdę jestem za tym, żeby w trawnikach chować te cebulki krokusików na jesieni i wiosną cieszyć się takim prawdziwym, kwiecistym trawnikiem, który jest ogromną dekoracją w naszym ogrodzie. Więc nie tyle co krokusy na rabatach, na obrzeżach trawnika, ale cudownie wygląda rozsłane po prostu te krokusy na trawniku. Później i tak, jak krokusy nam kwitną i później musimy skosić trawę, te pierwsze koszenie trawy, to krokusiki akurat nam przekwitają, więc tutaj kosimy normalnie kosiarką, jedziemy po całej trawie razem z krokusami, które już zaczynają nam przekwitać. Więc to wszystko bardzo dobrze się nam łączy z tym takim pierwszym koszeniem trawnika. Lubię w ogrodach hiacynty, które wychodzą w przeróżnych częściach ogrodu, rozsypane wszędzie. Lubię te skupiska tulipanów w donicach tak samo. Wygląda to rewelacyjnie. Im więcej tych cebulek, tych tulipanów, to wygląda przepięknie, zobaczcie. Naprawdę jest efekt wow. Nie każdy ma też ogród, w którym mógłby posadzić te piękne rośliny wszystkie. Ale zobaczcie, naprawdę donice można przepięknie zaaranżować. Donice, nawet krokusami, patrzcie, przecudownie. Więc nie ma co narzekać, jeżeli ktoś nie ma ogródka, są donice. Jeżeli jest jeszcze kawałek balkonu, to tym bardziej jestem za tym, żeby już od wczesnej wiosny dekorować swoje balkony kwiatami. Zachęcam Was bardzo gorąco do przeglądania kanału, przeglądania filmików, bo jest tam mnóstwo inspiracji i pomysłów na dekorację domu, na dekorację ogrodu. Sama też wykonuję dekoracje przeróżne, więc zaraz będę robić dekoracje wielkanocne, stroiki wielkanocne. Już tam kilka pojawiło się na kanale, ale im bliżej Wielkanocy, tym więcej będę sama osobiście robić tych dekoracji, więc zachęcam Was też bardzo gorąco do zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Na 5000 subskrypcji będę mieć specjalny prezent i zrobię przepiękną dekorację, która pojedzie do kogoś z Was, więc zachęcam tym bardziej. Przejrzyjcie sobie do końca przepiękne inspiracje z ogrodami, z kwiatami cebulowymi i nacieszcie swoje oczy, bo już niedługo wiosna i u nas w ogródkach i będziemy pięknie dekorować wszystko dookoła. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do następnego filmiku. Pa!